Czas na spotkanie z gośćmi. Dziś w studiu Radia 5 Renata Pałejko, pedagog ZSC Centrum Kształcenia Rolniczego w Sowałkach i Katarzyna Brzezowska przedstawicielka rodziców dzieci autystycznych. Dzień dobry, witam Panie. Dzień, Dzień dobry. Panie, w naszym studiu w związku z biegiem charytatywnym, który odbędzie się w niedzielę, 24 kwietnia nad zalewem Arkadia, bieg organizuje zespół szkół Centrum Kształcenia Rolniczego. No i wypada nam chyba wszystkich zaprosić na ten sympatyczny akcent sportowy. Mający cel charytatywny. Tak jest. Przy pomocy państwa radia właśnie chciałybyśmy zaprosić szersze grono odbiorców do wzięcia udziału właśnie w biegu charytatywnym, który odbędzie się nad zalewem Arkadia w najbliższą niedzielę od godziny 9.30 przewidujemy już wtedy rejestrację uczestników i od 10 startujemy. Celem naszego biegu jest przede wszystkim Pomoc osobom z tutaj z naszego środowiska, czyli właśnie pod opiecznym fundacji jesteśmy razem, to taki jeden z celów. Drugim jest właśnie propagowanie tego zdrowego trybu życia wśród nas, mieszkańców miasta czy, czy też okolic, no i wśród nas w szkole, czyli pracowników, przede wszystkim uczniów, młodzieży, bo, bo właśnie jako inicjatorzy. W pierwszej kolejności właśnie sami pokazujemy przykładem, że, że warto wziąć udział w tym biegu. Rodzice też pobiegną, tak? Mamy nadzieję. Jeżeli forma pozwoli. Oczywiście, <grym> dla dzieci się zrobi dużo. Wyniki nie są najważniejsze, rozumiem. Nie. Ważne jest, żeby wystartować, no i dobiec do mety, tak? Oprócz tego, że można biec, można też będzie iść właśnie z kijkami. Chodzi o to, żeby dotrzeć do celu. No obe i oczywiście obecność, obe obecność... Tak, tak. To kontynuacja obchodów Światowego Dnia Wiedzy o Autyzmie w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego. To no powiedzmy o tych działaniach przed. Mhm. Właśnie włączając się jakby w taką uwrażliwianie społeczności, ogółu społeczeństwa, zaczęliśmy od tego, że w szkole odbyły się pogadanki dla młodzieży, właśnie ze specjalistą praktykiem, osobą pracującą już na co dzień z dziećmi autystycznymi. Dzięki temu właśnie nasza młodzież mogła się też więcej na ten temat dowiedzieć. Przede wszystkim też dowiedzieć się, że w swoim otoczeniu prawdopodobnie też spotykają na co dzień takie osoby. Oby, a jeśli nie, to prawdopodobnie w, w swoim życiu na pewno będą miały z nimi kontakt. Chodzi więc o to, żeby nie bać się też tego tematu, żeby... I nie być zielonym, a być niebieskim. Dokładnie, nie? dokładnie. Czyli e, o tym akcencie niebieskim warto powiedzieć, będzie, będzie niebiesko nad zalewem Arkadia w niedzielę. E, chcielibyśmy, żeby każdy z uczestników miał przynajmniej jakiś akcent właśnie, bo, bo kolor niebieski jest właśnie kolorem autyzmu. Pani Katarzyno, pytanie za 10 punktów. Młodzież angażuje się w te działania? Rodzice dostrzegają jakąś pomoc albo może zainteresowanie ze strony młodzieży? Widzimy bardzo duży, duży i pozytywny oddźwięk. Na przykładzie internetu, Facebooka widać zaangażowanie młodzieży, widać, że są zainteresowani tematyką i taka forma podania tej wiedzy poprzez bieg, poprzez wspólną jakąś aktywność jest chyba najlepszą formą uświadamiania młodzieży i Sądzę, że to zostanie im w głowie, to że w kontaktach z że ta wiedza zostanie im na trwałe przekazana. I jak oni mogą wykorzystać tę wiedzę później? Ta wiedza na pewno im się przyda, kiedy po prostu spotkają osobę niepełnosprawną, osobę ze spektrum autyzmu, osobę, która się zachowuje troszeczkę inaczej. Myślę, że taka akcja uwrażliwia. Ta wiedza, którą przekazał pan Dąbrowski ze Stowarzyszenia Jesteśmy Razem, opowiadając im o osobach ze spektrum autyzmu, pozwoli im w sytuacji, kiedy spotkają osobę nietypowo się zachowującą, czy młodszą, czy starszą, na chwilę przestanąć, pomyśleć nad komunikacją z tą osobą. Czego ta osoba od nich chce? Dlaczego na przykład chwyta za rękę ktoś lub ma przy sobie tablet lub segregator z obrazkami? Czy coś być może chce wyrazić za pomocą tego? Czy potrzebuje jakiejś pomocy? Czy powinien mieć opiekuna? Bez nagłaśniania takich akcji tego miesiąca w wizyotyzmie autyzmie, jednak obserwuje się takie zobojętnienie społeczeństwa. Ta akcja uwrażliwia, uwrażliwia na inność. I myślę, że młodzież będzie wiedziała, jak się zachować. Naprawdę widzę, wiele to po odzewie, że to trafia do nich. Młodzież będzie wiedziała, a my, słuchacze. A... Też mam nadzieję, że ten niebieski kolor się. Jak powinniśmy się, się zachować w kontakcie ze sobą, chorą? Przede wszystkim zachować jakąś otwartość na inność. To jest, autyzm jest chorobą trudną do wytłumaczenia. Jest to taki zestaw cech, który utrudnia troszeczkę życie. I y, pracuje w, stowarzyszenie, pomaga w terapii, y, uczy komunikować się te osoby, ale ta komunikacja jest naprawdę, wymaga też od drugiej strony pewnej otwartości, pewnej cierpliwości. Spokoju, spojrzenia w oczy tej osoby, która się komunikuje. Więc to nie jest coś, co robimy na co dzień w zabieganym życiu. Właśnie ten miesiąc świadomości o autyzmie próbuje uwrażliwić na to, żeby czasami przystanąć i spojrzeć na potrzeby drugiego człowieka. I młodzież z zainteresowaniem przysłuchuje się temu wszystkiemu? Zgadza się. Do tej pory właśnie odbyły się takie cztery spotkania w szkole. I później słyszałam właśnie dyskusję pomiędzy młodzieżą też. Ja chciałem o dyskusję między uczniami zapytać. Mm -hmm. To też może być bardzo ciekawy temat. Właśnie, właśnie zaczęli o tym rozmawiać, że często właśnie obserwując kogoś, kto zachowuje się w sposób nietypowy, albo z reguły wycofujemy się z kontaktu, jeśli nie wiemy, się, jak się zachować, a nie zastanawiamy się, czy, czy może rzeczywiście ta osoba chce do nas skierować jakiś komunikat, tylko to jest jedyna jej forma przekazu, w jaki sposób umie z drugą osobą się się komunikować. Nie obawiamy się chorych przede wszystkim. Przede wszystkim, tak. Otwartość to, to, to druga ważna rzecz w kontaktach. Otwartość właśnie, taki, taka wrażliwość też społeczna. Jak wiele osób autystycznych w naszym środowisku, w naszym otoczeniu znajdziemy? Są takie dane? Coraz więcej. Nie mhm. wiem dokładnie, ile dzieciaków coraz star starszych, młodszych ma pod swoimi skrzydłami stowarzyszenie Jesteśmy Razem, Wiem, że y, coraz młodsze dzieci są diagnozowane dzięki, dzięki temu, że są programy. Synapsis stworzyło program Bada Bada, który pozwala zdiagnozować dzieciaczki między 16 a 30 miesiącem życia już, tak? Czy występują nich cechy autystyczne? Czy to dziecko będzie potrzebowało rehabilitacji? Y więc towarzyszenie ma coraz więcej podopiecznych, autyzm diagnozuje się coraz częściej. Czyli coraz y, większa szansa na spotkanie na naszej drodze. E, jestem tego pewna, że wśród rodziny, wśród znajomych, sąsiadów, y, w szkole, niekoniecznie autystyk, być może dziecko ze spektrum autyzmu, być może dziecko z ze zespołem Aspergera, y, być może dziecko z kilkoma z tych cech zespołu, które gdzieś tam stawia je w pozycji outsidera i już z takimi też dziećmi Stowarzyszenie współpracuje, zapewnia jak, jak wczesne wspomaganie rozwoju, wyrów, starając się wyrównać ich szanse. Ale takie dzieci na pewno spotykamy. Czasem jeszcze nawet nie niezdiagnozowane. Zdarzają się i dziesięcioletnie diagnozowane, które, z którymi ludzie się borykali, bo nikt ich nie odesłał, nie, nie dał tej etykietki autyzmu i naprawdę nie wiedzieli, dlaczego ich dziecko jest takie trudne i sprawia im takie problemy. A dzięki propagowaniu tej wiedzy, dzięki Stowarzyszeniu, które tutaj działa, to yy, naprawdę nie wiem, czy autystyków jest więcej, ale na pewno zdiagnozowanych mhm. dzieci z problemami jest więcej. Czy w niedzielę na dole Markadia też jakoś, jakiś fragment wiedzy będziemy mogli wchłonąć? Na ten temat, czy ograniczamy się tylko do biegania? To znaczy, cała akcja będzie po, pod hasłem właśnie autyzmu, ale tutaj już raczej, jakby skupimy się na, na finale, czyli właśnie na, na przebiegnięciu i też na, na zbiórce pieniędzy. Bo jeszcze o tym chciałabym wspomnieć, że no, właśnie w szkole już zorganizowaliśmy taką zbiórkę, z, też pozyskaliśmy sponsorów. Tutaj serdecznie za, za każde wpłaty czy też upominki dziękuję. I właśnie przy zalewie też będzie można właśnie jako uczestnik biegu dorzucić swoją symboliczną złotówkę plus, czyli każdy, kto, kto może wesprzeć i chce wesprzeć. No i, no, i właśnie, żeby, żeby dobiec do, do, do mety, tak? dojść do mety. 1600 metrów zaledwie. Tak jest. Nie jest to duży dystans. Myślę, że dla przeciętnego Polaka, dla dużego, małego jest do pokonania. My, jako pracownicy i uczniowie nasi, też już y, dwa razy w takim biegu wystartowaliśmy, w przedbiegach udało się ukończyć. Przygotowania są, także będą dodatkowe atrakcje. To, nie, to, będzie to jest propozycja na spędzenie fajnego miejskiego popołudnia. Oprócz biegu będą będzie loteria, tak będzie loteria, będą jeszcze polka rat, ratownictwa. Tak jest, pokaz ratownictwa wodnego i pierwszej pomocy. Także, myślę, Także że można że tak się tak tak. wybrać z dziećmi, można niekoniecznie biegać właśnie, można iść. Rodzinnie. Można rodzinnie. Rodzinnie spędzić czas, tak, integrując się, spędzając ten czas zdrowo, na świeżym powietrzu, oby tylko nam pogoda dopisała i naprawdę pomaganie może być przyjemne, bieganie, może być przyjemna. To sprawdzamy długoterminową prognozę pogody. Od 8 do 16 macie panie słońca. O, będziemy. Oby tak wdzięczni w górze. Dziękuję serdecznie. W niedzielę. Bieg charytatywny nad Suwalskim zalewem Arkadia. Zapraszamy serdecznie. Renata Pałejko, pedagog z Centrum Kształcenia Rolniczego i Katarzyna Brzozowska, przedstawiciela rodziców dzieci autystycznych. Panie, były Państwa, naszymi gośćmi. Dziękuję serdecznie. Dziękujemy serdecznie. Dziękujemy.